Dzień dobry Państwu, Łukasz Molenda, witam Państwa bardzo serdecznie, a moim Państwa gościem jest dzisiaj Cezary Brymora, szef Rady Gospodarczej przy Prezydencie. Dzień dobry, witam. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie Przewodniczący, jak ta Rada Gospodarcza, czy, bo tak jakoś cichutko się o niej zrobiło, czy nie skończy się tak jak z tą ostatnią w poprzedniej kadencji? Tego nie wiem, ponieważ Rada Gospodarcza została powołana przez pana prezydenta i tak naprawdę nie pan. I tak naprawdę to pan prezydent decyduje o pewnych rzeczach. W ostatnim okresie tak naprawdę nie mieliśmy spotkań z uwagi na to, że dostaliśmy informacje z urzędu, że urząd nie pracuje, czy pracuje dwuzmianowo, że są duże obostrzenia i w związku z powyższym jakby przekazałem informacje do urzędu, że my członkowie Rady, ja pozostajemy do dyspozycji w tym zakresie urzędu i jeśli urząd tylko zdecyduje się na kolejne jakieś działania w kontekście kolejnych spotkań, to my jesteśmy jakby do tych spotkań gotowi. To pandemia w najlepsze trwa, a prezydent nie ma żadnych pytań do przedsiębiorców? No w tej chwili jakby jest cisza. Ja też nie ukrywam tego, że moim zdaniem wygląda to dzisiaj tak, że zarządzanie miastem jest na pewno bardzo trudną rzeczą. Ja to troszkę porównuję do tego, do zarządzania jakąś bardzo dużą firmą. Z tą wszakże różnicą, że duża firma musi zadbać o przychody, a tu te przychody jakby są już przydzielone dla miasta i pan prezydent musi zająć się takim naprawdę rozsądnym gospodarowaniem. I na pewno nie jest to łatwe. Musi mieć do tego na pewno dobrych, sensownych ludzi, współpracowników, żeby to zarządzanie wyglądało dobrze. Ja ciągle podkreślałem również na każdym kroku, że nasza moja rola Rady przy prezydencie jest taka, że my nie będziemy mówili o rzeczach, które nie będziemy pochlebiali panu prezydentowi na zasadzie takiej, że wszystko jest dobrze. Wręcz przeciwnie, ja uważam, że nasza rola to jest mówienie o tym, co można by było poprawić, co można by było zmienić, to co, można co poprawić, jeszcze co można kuleje. Zmienić. I tak dla przykładu na ostatniej Radzie, no ja się zresztą bardzo często i to może bardzo dobrze, bardzo różnie w ocenie różnych sytuacji z panem prezydentem. Mamy po prostu jak gdyby inne zdanie na ten temat. No chociażby na ostatnim posiedzeniu, które się odbyło, mieliśmy takie trzy zaproponowane przeze mnie tematy. I pierwszy temat to była sprawa śmieci w Radomiu, która w związku z BDO no bardzo jest dzisiaj skomplikowana i trudna. I przedsiębiorcy zgłaszali określone problemy chociażby w formacie współpracy z Radkomem. Druga sprawa to było stan służby zdrowia i tutaj jakby poprzez oczywiście temat naszego szpitala, to był bodajże wrzesień czy październik, ale ja wtedy już sygnalizowałem dosyć złą sytuację i tutaj właśnie różniliśmy się między innymi z panem prezydentem, bo pan prezydent jak gdyby uważa, że w naszym szpitalu jest wszystko okej. Ja uważam, że nie jest i że bardzo, bardzo dużo można poprawić. I tylko dokończę, panie redaktorze, trzeci temat to była Aleja Wojska Polskiego i tutaj również oczywiście moja rola, czy nasza rola, czy nasza ocena i to trochę i różni się od tego, jak to jest przedstawiane chociażby przez urząd, bo naszym zdaniem od samego początku, od projektu, ten projekt jest słaby, ten projekt jest zły, te rozwiązania komunikacyjne w tym miejscu to nie są rozwiązania, które na całej długości jest zły, czy... Głównie myślę tutaj o kwestii tego ronda, które... Kuzińskiego, tak? Ronda, które powinno być moim zdaniem skrzyżowaniem wielopoziomowym, a jeśli już nie było pieniędzy na zrobienie czegoś takiego, choć myślę, że tu pieniądze powinny się za wszelką cenę znaleźć, to trzeba było tam zastosować kilka innych rzeczy. Ten skręt z Żółkiewskiego w Struga jest tragiczny, to jest zwłaszcza bardzo złe. Zwłaszcza dla tych osób, które jadą od Kozienic. Tak, no to jest fatalne rozwiązanie i również popołudniami widać ogromne korki tworzące się z ulicy Struga, żeby włączyć się jak gdyby do Żółkiewskiego i dojechać do ronda. To można było naprawdę inaczej przebudować. I tu zwracaliśmy jakby uwagi, rozmawialiśmy na ten temat, również rozmawialiśmy o temacie szpitala. No teraz jakby widać, że ten kryzys w tej służbie zdrowia radomskiej się pogłębia, o czym w ostatnich dniach bardzo wiele się mówi, o tych SOR-ach.
tak naprawdę nie możemy być zadowoleni my jako mieszkańcy, bo jeśli ja przychodzi do mnie mój pracownik i mówi mi, że od ponad roku czeka na to, żeby wykonano na oddziale chirurgii zabieg operacyjny jego dziecka i czeka ponad rok i nie może się doczekać, nie ma żadnych perspektyw i musimy próbować, i przychodzi, żeby mu jakoś pomóc i szukamy jakichś rozwiązań, dojść, to Lublin, to Warszawa, to jakieś inne miejsca, to biorąc pod uwagę chociażby fakt tego, że ja widzę, ile miesięcznie pieniędzy podpisuje przelewów na ZUS z pieniędzy pracowników, to myślę, że tak to się nie powinno odbywać. Że tutaj wiele rzeczy można poprawić i zmienić i nie do końca jest to kwestia tak naprawdę samych pieniędzy, tylko troszeczkę również zmiany organizacji pracy, zdecydowanie. I teraz trwa spór pomiędzy, można powiedzieć już prawie, że spór pomiędzy wojewodą, miastem i województwem i szpitalem na Józefowie o to, jak powinna wyglądać organizacja szpitalnych oddziałów ratunkowych. Czy powinien być jeden szpitalny oddział ratunkowy dla pacjentów niecovidowych na Józefowie, a drugi dla covidowych przy Tochtermana, czy też oba powinny przyjmować wszystkich pacjentów niecovidowych? Jak pan uważa? Panie redaktorze, ja nie jestem specjalistą służby zdrowia, ale po prostu wydaje mi się, że ten jeden SOR w Radomiu to jest tragicznie mało. Kilka lat temu, niedawno, niestety miałem tą wątpliwą przyjemność być na SOR-ze na Tochtermana. I wtedy już zgłaszałem do dyrekcji tego szpitala wiele problemów takich typowo organizacyjnych, tak? Takich, gdzie brakowało krzeseł. Ja byłem akurat tam ze swoim starszym tatą, i musieliśmy czekać tam wiele godzin. Tam nie było krzeseł, to była zima, nie było gdzie powiesić palta. I ja powiedziałem dyrektorowi, jeśli macie problem, to ja wam na drugi dzień dosłownie kupię i przywiozę krzesła, przywiozę wieszaki i tak dalej. Natomiast oni z tego nie skorzystali, twierdząc, że tak naprawdę jest problem, bo ludzie przychodzą ze swoimi rodzinami. Więc ja im powiedziałem, że powinni się cieszyć, że ludzie przychodzą ze swoimi rodzinami, że tymi chorymi wtedy starszymi osobami, tak jak ja byłem z tatą, ma się kto zająć, że ma kto ich zaprowadzić do łazienki, ma im kto kupić wodę i ma się kto nimi zaopiekować, bo wiemy dobrze, jak wygląda temat, jeśli chodzi o personel w szpitalu. Druga istotna kwestia to oczywiście to, że muszą ruszyć POZ-y. Jeśli nie ruszą POZ-y, to tak naprawdę te SOR-y będą ciągle przeładowane i czy będzie ich 2 czy 3, to ciągle ich będzie mało. Natomiast, panie redaktorze, widzę pewien problem, ja tego zupełnie nie rozumiem, bo musiałem w ostatnim okresie czasu kilka razy być w Warszawie, w szpitalu, w prywatnych klinikach, w prywatnych miejscach, które przyjmują chorych. I powiem szczerze, tam wszystko odbywa się normalnie. Człowiek wchodzi, jest dzień dobry, jest dziękuję, jest recepcja, podchodzę, pani mówi proszę zostawić płytki, my je wgramy do systemu, żeby było szybciej, przychodzi pani asystentka, mówi zapraszam, pan doktor już czeka i tak dalej, czyli może być normalnie? Może, więc czemu nie jest? Co to, o czym my rozmawiamy przez tak długi czas, żeby nie można było tego zorganizować, zabezpieczyć i nie da się, leczyć kręgosłupa przez telefon. Absolutnie się nie da. Zębów się nie da leczyć przez telefon. Tak, dokładnie też. Tak? Więc muszą ruszyć POZ-y, muszą pójść inwestycje. Zresztą jednej rzeczy jeszcze nie rozumiem. Słyszeliśmy wszyscy o tym, że budowany jest szpital tymczasowy przez totalizatora sportowego. To też dla mnie jakaś ciekawostka, absurdalna rzecz, bo rozumiem, gdyby to nadzorowało tą budowę Ministerstwo Zdrowia, NFZ, nie wiem, ktoś, kto, ale totalizator, to coś tu jest nie tak. Ten oddział jest chyba niegotowy, ten szpital jest niegotowy. Myślę, że dzisiaj wszystkie ręce na pokład powinien być dokończony. Powinien być wydzielony oczywiście oddział zakaźny, który jest na Tochtermana w osobnym budynku, plus ten szpital wybudowany i on powinien zostać jak najszybciej covidowym, jeśli tylko będzie wystarczało. Natomiast jeśli nie będzie wystarczało, to trzeba uruchomić transport do Warszawy na Narodowy i wreszcie tam też będzie trochę więcej pacjentów i będzie to bardziej logiczne to jakby funkcjonowanie. Natomiast jeszcze się zastanawiam tylko, dlaczego to wszystko tak opieszale trwa z tymi zmianami, bo
myślę, że niespecjalnie nikt nie jest zainteresowany tym, żeby to szybko zmienić. Ani szpital był zawsze zadłużony. Wiadomo, że rząd zrobił jakieś ruchy pod tytułem, że lekarze i wszystkie miejsca, łóżka w szpitalach covidowych są wynagradzane znacznie wyżej niż w pozostałych szpitalach. W związku z powyższym nasz szpital w tej chwili na Tochtermana pewnie funkcjonuje znacznie lepiej niż by funkcjonował pod względem finansowym, niż by funkcjonował, jeśli nie byłby szpitalem covidowym. Myślę, że ci, którzy tam pracują, też nie są specjalnie zainteresowani, żeby walczyć o to, żeby były zmiany. Więc tak naprawdę myślę tutaj o tym, że miasto powinno bardzo razem z oczywiście z władzami Mazowsza naciskać na wojewodę, żeby te zmiany zostały zrobione jak najszybciej. Mhm. Chciałem jeszcze zapytać pana jako przedsiębiorcę o sytuację na rynku pracy. Czy jest niepokojąca? Czy widzi pan, że pańscy koledzy zaczynają zastanawiać się nad zwalnianiem pracowników? Czy udało się ochronić miejsca pracy? Skontaktowałem się bodajże w minionym tygodniu z panem dyrektorem obecnym Urzędu Pracy i poprosiłem o jakieś dane dotyczące, jak to bezrobocie w tej chwili w Radomiu wygląda. No, dramatu nie ma. To znaczy rok do roku, od bodajże grudnia do grudnia, z tego co pamiętam, to liczba bezrobotnych wzrosła o około 1800 osób. Myślę, że to nie jest, biorąc pod uwagę tą całą pandemię, to nie jest jakoś bardzo, bardzo dużo. Natomiast wydaje mi się, że to jest trochę ukryte bezrobocie, ponieważ my wszyscy wiemy przed tą pandemią, ilu było na przykład w Radomiu różnego rodzaju pracowników z Ukrainy. Dzisiaj ich nie ma, czyli jest zdecydowanie mniej. I w związku z powyższym też wiemy o tym, że tarcze, które były z PFR-ów dawane w marcu, no działały w ten sposób, że przedsiębiorcy wzięli środki pod warunkiem utrzymania stanu zatrudnienia. I w związku z powyższym dzisiaj wiedzą, że mimo problemów różnych, które mają, gdyby tego stanu nie utrzymali, no to okazałoby się, że my muszą jeszcze zwrócić te środki, no co by ich pewnie już zupełnie dobiło. Czyli dopiero ten efekt wzrostu, ewentualnego wzrostu bezrobocia będzie widoczny w kwietniu, maju. Ja mam nadzieję, że może wcześniej doczekamy się trochę innych ruchów ze strony rządu i uruchomi się normalne funkcjonowanie gospodarki i wtedy jakby w naturalny sposób ten rynek pracy znowu będzie normalny. No i na koniec chciałem zapytać o podatek od reklam, bo o nim ostatnio głośno media protestują. I absolutnie słusznie, bo ja należę do tej grupy firm, która została od nowego roku, czy zostanie, ja przesunąłem to na kwiecień, poczęstowana kolejnym podatkiem, bo spółki komandytowe zostały opodatkowane drugi raz w wysokości 19%. Więc w tych trudnych czasach jak gdyby to chyba nie są odpowiednie posunięcia rządu. Myślę, że te posunięcia i dlatego też nie dziwię się, że taka silna akcja ze strony mediów, które przeciwstawiają się takim znowu zmianom i takim podnoszeniom, bo dzisiaj w trudnych czasach powinniśmy trochę inaczej działać. Ja chciałbym jakby tutaj zaapelować również do, już wielokrotnie to mówiłem, do rządu o wykonanie kilku prostych ruchów dotyczących funkcjonowania i przedsiębiorców. A mianowicie wszyscy w różnym stopniu z tą pandemią się stykaliśmy. I w mojej firmie również. I bardzo często jest tak, że jakaś osoba gdzieś się z kimś zetknęła chorym i w związku z powyższym przyjeżdżał, czy sanepid decydował, że 5, 10, 15 osób musi iść na kwarantannę. Oczywiście dezorganizowało to całkowicie funkcjonowanie firmy, ale w czym jest problem? To z automatu powinno być zrobione, że za tą kwarantannę nie płaci pracodawca, tak jak jest to w tej chwili, tylko natychmiast tego człowieka przejmuje ZUS i ZUS płaci za jego nieobecność. Kolejną rzeczą, którą można wprowadzić tak naprawdę bardzo szybko i może być naprawdę dobrze odebrana i bardzo pomocna, może być to, żeby ktoś padł na ten genialny pomysł, że jak otwiera kina, jak otwiera inne miejsca, tak, nie wiem, wszystkie firmy, które działają, powinno się wprowadzić odliczenie, ja bym twierdził, że od podatku albo od podstawy opodatkowania wszystkich zakupionych urządzeń, które powodują poprawę bezpieczeństwa, czyli jeśli mówimy to o zonatorach, o zamgławiaczach, o filtrach i tak dalej, to jest to jakieś rozwiązanie. Jeśli mówimy o kinach, ja bym zrobił w ten sposób, restauracjach, powiedział,
wydajcie pieniądze, zresztą tak wydajemy. Ja w swojej firmie wszystko to pokupowałem. Wielu moich kolegów też pokupowało. Po to, że my sami dbamy o to, żeby nie dopuścić do jakiegoś rozprzestrzenienia się w naszych firmach tej pandemii, bo wtedy nam to zupełnie dezorganizuje pracę, wycina pracowników, mamy stąd wiele kłopotów. Więc dać ludziom możliwość funkcjonowania w tych reżimach, jeśli nie ma już innego wyjścia, i wszystko, co zrobią w kontekście zabezpieczenia tych własnych miejsc pracy, żeby mogli odpisać od podstawy opodatkowania. Oni wtedy będą pracowali, będą przynosili dochody, będą utrzymywali miejsca pracy, będą mieli zyski, będą wpływy do budżetu miasta, do budżetu państwa. Czemu się tego nie robi? Nie wiem. I tutaj tym pytaniem kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Cezary Bromara, szef Rady Gospodarczej przy prezydencie Witkowskim, był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo. Łukasz Molenda, do zobaczenia i usłyszenia.